specjalistyczna jest działem medycyny zajmującym się poprawą wyglądu. Oczywiście poprawą wyglądu nie tylko twarzy, ale również poprawą wyglądu ciała, nadaniem mu odpowiednich proporcji, wyeliminowaniu defektów urody. Tak naprawdę decydujemy się na medycynę estetyczną dlatego, ponieważ z wiekiem nasza skóra się starzeje i to jest jakby podstawowy powód, z jakim zgłaszają się do nas pacjentki. Pacjentki i pacjenci na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Proszę Pani, czym jest medycyna estetyczna? Medycyna estetyczna jest to taka dziedzina, taka gałąź medycyny, która zajmuje się głównie poprawianiem wyglądu. Nie mówię poprawianiem urody, bo to różnie bywa, ale poprawianiem wyglądu. A co to znaczy modelowanie sylwetki? Modelowanie sylwetki to pozbywanie się niektórych mankamentów urody, które sprawiają, że sylwetka jest na przykład niesymetryczna, bądź ewentualnie któraś z części ciała troszkę nam przeszkadza. Najczęściej wykonywane są zabiegi związane z modelowaniem twarzy, z modelowaniem sylwetki ciała, jak również zabiegi, które poprawiają wygląd skóry. I tutaj mamy i botoks, i peelingi, i całą i mikrodermabrazję, i cały szereg innych drobnych zabiegów już mniej inwazyjnych. Jakie najczęściej zabiegi stosują Państwa pacjenci u Państwa w salonie? Do mojego gabinetu najczęściej przychodzą pacjenci, zarówno są to kobiety, jak i coraz częściej są to mężczyźni, którzy proszą o lepszy wygląd. Przede wszystkim zgłaszają się do nas osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy mają problemy zwykle w obrębie brzucha, boczków, podbródków, a u pań także jeszcze w obrębie nóżek. Jeśli chodzi o kobiety, to najczęściej wykonywanym zabiegiem są zabiegi powiększania ust. Następnie są to zabiegi botoksu i to jest zarówno botoks na czoło, na kurze łapki. I następną dużą, dużą grupą wykonywanych zabiegów są zabiegi z użyciem wypełniaczy tkankowych. Kto bardziej się korzysta z takich usług? Czy kobiety, czy mężczyźni? Coraz częściej panowie, muszę przyznać. Wcześniej było tak, że panie się decydowały częściej na zabiegi. Natomiast obecnie jest taka tendencja, że przychodzą do nas coraz częściej panowie i decydują się przede wszystkim na zabieg odsysania tłuszczu przede wszystkim z brzucha, z boczków i z podbródka. Ludzie nie chcą wyglądać inaczej, chcą wyglądać lepiej. W związku z tym coraz więcej ludzi jest otwartych na ten lepszy wygląd i przychodzi do gabinetu. Medycyna estetyczna to nie tylko taka poprawa wyglądu wynikająca z tego, że nasza twarz się starzeje, pojawiają się na niej zmarszczki, traci ona objętość, ale również u części pacjentów wykonujemy zabiegi, które tak naprawdę usuwają jakieś szpecące aspekty urody. Pacjenci chcą poprawiać wszystko, począwszy oczywiście od twarzy, skończywszy na ciele, na zabiegach na tułowiu, na pozbyciu się zbędnej tkanki tłuszczowej. Jeśli chodzi o usunięcie tłuszczu metodą odsysania, to właśnie są dwie metody. Pierwsza to jest wypłukiwanie komórek tłuszczowych za pomocą strumienia wodnego i później następnie ich odciągnięcie z danego miejsca. Natomiast druga to jest metoda z wykorzystaniem lasera, gdzie rozpuszczamy tłuszcz plus jeszcze dodatkowo napinamy skórę przy tym zabiegu. Jeśli chodzi o pierwszy zabieg, jest on dedykowany przede wszystkim paniom, które chciałyby przeszczepić sobie tkankę tłuszczową do biustu na przykład. To jest świetny zabieg, idealny zamiennik, jeśli chodzi na przykład o implanty silikonowe. Natomiast ten drugi zabieg przede wszystkim jest wskazany dla osób, które chcą mieć dodatkowo jeszcze obkurczoną skórę i nie chcą mieć tego efektu, że skóra po zabiegu będzie wiotka, będzie nieestetycznie wyglądała. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby poddać się jednemu z zabiegów medycyny estetycznej? Wszystko zależy od tego, o jakim zabiegu mówimy. Właściwie nie ma tutaj dużych wymagań. Najważniejsze jest, żeby zrobić te badania. Są to przede wszystkim rozszerzone badania krwi,
I jeśli te badania są w porządku, przychodzimy na zabieg. Przed samym zabiegiem jeszcze dodatkowo jest konsultacja z lekarzem i też są omówione przede wszystkim potrzeby pacjentki, tak? Bo to nie jest tak, że lekarz sobie decyduje, że to z tej strony sobie tyle, a z tej tyle, tylko jednak najważniejsze jest zdanie pacjentki. Jeśli przychodzi do mnie pacjent pierwszy raz i mówi, co pani doktor mi proponuje, to zawsze daję lustro pacjentowi i mówię, proszę spojrzeć i powiedzieć, co panu, pani najczęściej przeszkadza, patrząc na siebie. A proszę powiedzieć, czy po dokonaniu takiego zabiegu pacjent odczuwa jakiś nadmierny ból, czy to raczej ból taki nieznaczny? Tutaj akurat sprawa jest bardzo indywidualna. Zdarzają się pacjenci, którzy mówią, że praktycznie nic nie boli po zabiegu i nie występują praktycznie żadne zasinienia, bo to jest jednak zabieg odsysania, więc te zasinienia mogą wystąpić. Natomiast często zdarzają się też pacjenci, którzy mówią, że ten ból jest odczuwalny, ale podatny na najprostsze leki przeciwbólowe. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na taki zabieg, a wstrzymuje go tylko obawa przed bólem, to zapraszamy do salonu Thais. Możemy Państwu zapewnić zabiegi w komfortowych warunkach i naprawdę nie ma czego się bać. Jeśli chodzi o modelowanie sylwetki, to tutaj możemy też zastosować metody nieinwazyjne. Akurat w naszym gabinecie na przykład mamy zabieg z wykorzystaniem ultradźwięków, dzięki któremu nieinwazyjnie pozbywamy się pewnej puli komórek tłuszczowych. Zabieg polega na tym, że oddajemy konkretnie w dane miejsce impulsy ultradźwiękowe, które powodują, że komórki tłuszczowe wprowadzane są w wibracje. Dzięki tej wibracji uszkadzana jest błona komórki tłuszczowej i poprzez to, że ona jest już uszkodzona, to ginie. Pacjenci chcą poprawiać wszystko, począwszy oczywiście od twarzy, skończywszy na ciele, na zabiegach na tułowiu, na pozbyciu się zbędnej tkanki tłuszczowej. My dysponujemy tutaj laserem, za pomocą którego możemy wykonać liposukcję. Zabieg jest nazwany lipolizą laserową. Efekt, który uzyskujemy, to nie tylko pozbycie się zbędnego tłuszczu, ale również ujędrnienie skóry, a więc efekt jest taki, że nie mamy, że tak się wyrażę, wiszącej skóry po zabiegu liposukcji. A jak trwałe są te zabiegi, które są dokonywane właśnie z zakresu medycyny estetycznej? Współcześnie używa się wchłanialnych preparatów biodegradowalnych. W związku z tym, jeśli chodzi o wypełniacze tkankowe, jest to okres czasu od kilku miesięcy, od 6 miesięcy do 18 miesięcy. Jeśli chodzi o zabiegi odsysania, to zwykle jest to zabieg jednorazowy. Chyba że ktoś nie dba o efekt. Bo jak z każdym zabiegiem modelującym sylwetkę, trzeba dbać o ten efekt, żeby on gdzieś nam nie zaginął. Dodam tutaj jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo częste pytanie. Co się stanie, przychodzą pacjenci, pytają się, co się stanie, jeżeli na przykład wypełniacz rozłoży się, czy moja skóra w tym miejscu będzie, prawda, wisiała? Mogę powiedzieć, na pewno nie gorzej niż przed zabiegiem. Czy dany pacjent powinien zażywać jakieś leki albo stosować odpowiednią terapię? Jeśli chodzi o leki, raczej niekoniecznie. Chyba że na przykład te miejsca są troszkę bolesne, wtedy można jakieś leki przeciwbólowe zastosować. Zabiegi medycyny estetycznej są jedną ze składowych tylko, prawda, naszego dbania o siebie. Oczywiście, jeżeli pacjent dba o siebie, prawda, przychodzi, wykonuje się różne zabiegi, to na pewno wygląda on lepiej. Także musimy patrzeć na siebie bardzo kompleksowo. Ważne jest tutaj, co jemy, jak się ruszamy, jak utrzymujemy właśnie wagę ciała. I dopiero później, jak te wszystkie bierzemy pod uwagę zabiegi, które my wykonujemy.